Afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Były urzędnik uniewinniony. Sąd Jakub Rudnicki uniewinniony w procesie dotyczącym oszustwa przy przejmowaniu mieszkania. Były wiceszef stołecznego BGN Jakub Rudnicki został we wtorek uniewinniony w procesie dotyczącym oszustwa przy przejmowaniu mieszkania. Król okazał się nagi, nie było żadnych dowodów na to, że w tej sprawie Rudnicki dopuścił się oszustwa, uzasadniał sąd. To pierwsza sprawa przeciwko Rudnickiemu, zgadza się na podawanie nazwiska, PAP, w której zapadł wyrok. Były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami jest oskarżony również w dwóch z trzech dużych procesów związanych z aferą reprywatyzacyjną. Proces ruszył we wrześniu 2019 rok. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Rudnicki usłyszał w nim dwa zarzuty, oszustwa na szkodę starszego mężczyzny w sprawie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz podrobienia podpisu na protokole zdawczo-odbiorczym potwierdzającym jego wydanie. Prokuratura zażądała dla Rudnickiego 2 lat więzienia, obrona wnioskowała o uniewinnienie. Chodziło o 190-metrowy lokal przy ulicy Łódzkiej, w którym, jak ustalono w toku śledztwa, mieszkał samotnie uchodzący za zamożnego emerytowany lekarz Andrzej J. W lutym 2012 rok. 84-latek zawarł z małżeństwem Rudnickich znajomymi jego zmarłej żony, umowę przeniesienia własności lokalu. Rudnicki zobowiązał się także zapłacić zaległy czynsz w kwocie 7000 zł i wypłacać emerytowi dożywotnio, co miesiąc, 4000 zł. Po śmierci Andrzeja J. W grudniu 2013 rok. Mieszkanie przy Łódzkiej zostało sprzedane. Jak podkreślała prokuratura, w związku z nabyciem lokalu oraz spraw z nim związanych o wartości ok. 1 700 000 zł oskarżony poniósł realne koszty w kwocie niespełna 120 000 zł. We wtorek były wicedyrektor stołecznego BGN został uniewinniony z obu zarzutów. W ponadgodzinnym uzasadnieniu orzeczenia sędzia Monika Łukaszewicz wskazywała, że prokuratura, oprócz bycia oskarżycielem, powinna dążyć do odkrycia prawdy obiektywnej i ustalenia faktów. Zdaniem sędzi w tym przypadku, na pewnym etapie postępowania przygotowawczego, zasada ta zniknęła z pola widzenia prokuratury. Jeśli oskarżyciel widzi, że nie ma podstaw do aktu oskarżenia, powinien zdobyć się na przyznanie się do błędu, oceniła sędzia. Jak podkreśliła, pomimo malejącej liczby dowodów wskazujących na winę Rudnickiego, prokuratura wciąż dążyła do udowodnienia, że jest on osobą winną. Sędzia wskazała, że krótko po śmierci Andrzeja J. do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na oszukaniu mężczyzny. Złożył je paśnierb zmarłego, który jak podkreślano, od 30 lat nie utrzymywał z nim kontaktu i nie był nawet na jego pogrzebie. Jeśli ktoś jest w relacji z powinowacenia, a potem uznaje, że zmarły nie zasługuje nawet na jego obecność na pogrzebie, to wydaje się, że nie ma moralnego prawa do tego, by występować o odszkodowanie, oceniła sędzia Łukaszewicz. Prokurator to zawiadomienie zweryfikował negatywnie i stwierdził, że nie doszło do takiego przestępstwa, wskazała. Jak dodała, od decyzji wpłynęło odwołanie, jednak sąd utrzymał ją w mocy. Później po upływie dość znaczącego czasu, prokuratura podjęła postępowanie, choć nie ujawniono nowych okoliczności sprawy. Sędzia podkreślała, że na okoliczność tego, że Rudnickiemu nie należało się mieszkanie będące przedmiotem sporu doszło do przesłuchania całego szeregu osób. Zaznaczyła jednak, że każda z nich miała własny prywatny interes w konkretnym rozstrzygnięciu sądu. Jak wskazano, zabrakło też dowodów wspierających tezę, jakoby w mieszkaniu Andrzeja J. znajdowały się kosztowności. Sąd zaznaczył jednocześnie, że nawet gdyby faktycznie tak było, również nie doszłoby do żadnego przestępstwa. Jak podkreślono, obaj mężczyźni mieli prawo zawrzeć taką umowę, jaką zawarli, a państwo nie powinno ingerować w to, w jaki sposób dana osoba dysponuje swoim majątkiem. Król okazał się nagi. Nie było żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, że, zawierając umowę z Andrzejem J.,
Jakub Rudnicki dopuścił się oszustwa, że wykorzystał tego człowieka, że wprowadził go w błąd co do wartości jego nieruchomości, że nie wywiązał się z umowy, że zachował się w sposób dla niego niekorzystny, podsumował sąd. Prokurator nie stawił się na ogłoszeniu wyroku. Pełnomocnik Rudnickiego mecenas Beata Czechowicz po ogłoszeniu orzeczenia podkreśliła, że od początku stała na stanowisku, iż zarzuty stawiane jej klientowi były niezasadne. W toku procesu, kamień po kamień, ten budynek, jak nazwał to sąd, został rozłożony. Nie miałam wątpliwości co do tego, że mój klient jest niewinny, powiedziała. Oceniła również, że proces był instrumentalnie wykorzystywany w innych postępowaniach, w których również występuje Rudnicki, w tym do przedłużania mu tymczasowego aresztowania. Orzeczenie jest nieprawomocne.